taki homar się wykluwa, czy to chyba krab jest, nie? Mhm. A jeszcze tutaj jest taki... O, kto to jest? Konik morski, nie? No. Cześć! Witajcie na kanale! Ze mną jest dzisiaj Eliska i razem otworzymy dla Was zestawy z serii Barbie i delfiny z magicznej wyspy. Jeśli widzieliście już film albo się na niego wybieracie, to zostawcie dużo kciuków w górę. Może zróbmy tak, że jeśli zostawicie 500 kciuków w górę, to kolejny odcinek również będzie na Was czekał razem z Barbie. Najpierw zaczniemy od zestawu Barbie. Tutaj jak się kliknie, to się otwiera. Ten krab i ta muszelka. W zestawie mamy Barbie, która jest ubrana w strój takiego nurka. Mhm. Jeszcze jest żółwik i dwa delfiny. Jeden taki duży, fioletowy. Taki pisikający, nie? No. Mhm, możemy go napełnić wodą. Co jeszcze mamy w zestawie? W zestawie mamy jeszcze skrzynię skarbów i rafę kolorową. Super! No to w zestawie mamy lalkę Barbie, która jest ubrana w strój nurka. Ma tutaj takie okulary. Mhm, taka maska, nurkę. Nie? Mhm. I rurkę, tak. I ma jeszcze płetwy. Takie, żeby mogła tutaj pływać. I kogo będzie szukać pod wodą? Delfinów. Delfinów, ciekawe czy znajdzie. Tutaj jest taki guziczek i jak naciśniemy, to się to otwiera, a taki homar się wykluwa. Czy to chyba krab jest, nog? Nie? Mhm. A jeszcze tutaj jest taki... O, kto to jest? Konik morski, nie? No. Słodziutki, prawda? Ma tutaj róg. Mhm, taki magiczny jest chyba. Mhm. Tu jeszcze nam się co otwiera? Taka trawa morska chyba. Trawa. Mhm. Rafa. A co tu jeszcze można znaleźć obok? Skarb. Jest taka gwiazdka. To jest rozgwiazda. Mhm. Mhm. A po drugiej stronie coś mamy? O, chyba będą czary. Wow, co tu jest? Skrzynia skarbów. Mhm. I co tu mamy? Jakieś diamenty? Mhm. Tak, jakieś klejnoty takie i jeszcze dużo złota było w środku. No, to teraz mamy Skipper. Skipper i Barbie to razem siostra, a jeszcze Skipper ma takiego pieska, który będzie z nią też nurkował. To zobaczcie, tak wygląda nasza Skipper. Ma śliczne, żółte płetwy. Będzie mogła się ścigać z Barbie pod wodą. Ciekawe, która pierwsza z nich znajdzie delfiny. Skipper ubrała już maskę i chyba szykuje się, żeby wskoczyć już do wody. To jest Syrena, która się zmienia w Syrenę, ale no tak. I gotowe? Mhm. Super, i teraz kim się stała? Syreną. Czyli za dnia może być zwykłą dziewczyną, tak? Mhm. A czasem może się zmienić w kogo? Syrenę. W Syrenę, właśnie. I ta też Syrena zmienia kolor, jak się patrzy trochę o jej płetwy. Teraz jej wyczesamy włosy. W zestawie był jeszcze delfin. W zestawie mamy Kena i takiego pieska, którego można przyczepić. No i mogą razem jechać na desce. W opakowaniu mamy domek dla Barbie. Spory jest, nie? Można go otworzyć też tu. No właśnie, teraz jest taki w wersji zamkniętej, prawda? Mhm. A otworzymy go, Eliska, otworzysz nam domek? No to proszę. I co, otwiera się? No. Super! Jojku, no śmiało, muszę go ładnie otworzyć. O, od razu ile miejsca się zrobiło.
A tu co jest jeszcze? Co? Ukryta łazienka, prawda? Wow. Tu są jeszcze drzwi, a u góry mamy prawdziwy schowek. Zobacz, co tu jest, Eliska? Łóżko. Co my tu mamy? Łóżko. Łóżko, albo może to być również i basen. Zamieniłyśmy już łóżko w basen i Barbie się opiekuje delfinkami. Wpuściła je już do baseniku. To spójrzcie, Skipper chyba ma ochotę pooglądać jakiś serial, bo udała się do salonu i będzie oglądać telewizję. Ken tymczasem udał się do kuchni. Chyba tutaj zrobił wielki porządek, bo wszystko jest pochowane, ale Ken na pewno znajdzie naczynia i zrobi coś pysznego na obiad. Ken chciał poszedć do toalety, no bo mu się zachciało zrobić siku. To na dzisiaj to już wszystko. Rozpakowałyśmy dla Was bardzo dużo zestawów. Z Barbie głównie, prawda? Eliska, który zestaw był najfajniejszy? Ten z syreną. Ten z syreną. A czemu syrena Ci się najbardziej podobała? Co ona ma za magiczne zdolności? Pocieram, to jest niebieski, a jeszcze ma fajne różowe włosy i fajnie, że się zmienia w człowieka. No widzicie? Wy w komentarzach też napiszcie, kto Wam się najbardziej spodobał. Pamiętajcie o czym? O kciukach? W górę. O kciukach w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji i widzimy się następnym razem. Pa, pa! Pa.